są nieobecni, mogą nadrobić. Ja mogę polecić jakieś tematy do przerobienia, ćwiczenia do utrwalenia. Mogą uzupełnić braki. Oglądam film zrobiony przez kogoś i żeby utrwalić to, ten materiał, robię jeszcze zadanie. W drugiej klasie gimnazjum właśnie miałam taką sytuację, że mogłam nie zdać do następnej klasy. Pani Rosińska wyszła z inicjatywą właśnie poprawienia ocen na Kani i tak no, czuwała nade mną, że udało się poprawić średnią ocen i dzięki temu też otrzymuję promocję do następnej klasy. Ważne jest to, że ja mam jako coach bezpośredni podgląd na ich pracę. Widzę, jakie przerobili tematy, z którymi nie mają problemów, z którymi mają kłopoty. I jeśli widzę, że na czerwono wyświetla się prostokąt, znaczy są błędy, to ja rozmawiam wtedy już z uczniem bezpośrednio na konkretny temat, na przykład dzielenie przez ułamek zwykły. Jestem w stanie nie tracić czasu na doszukiwanie się, gdzie jest ten problem, tylko widzę go nowy i wtedy mniej czasu to zajmuje i jest po prostu efektywniejsze. Które prowadzę na Khanie, to są genialne lekcje powtórzeniowe. Można utrwalić materiał i poszerzyć materiał i uczniowie nabierają większej wprawy w tych ćwiczeniach. W klasie, w której były olbrzymie problemy z matematyką, zdecydowanie poprawiła się jakość pracy, lepsze są wyniki prac klasowych, a jeśli nawet zdarzy się jakaś jedynka, to już do poprawy, jeśli dziecko popracuje na Khanie, to tutaj się nie da oszukać. Jeśli poćwiczy, poświęci czas, to rzeczywiście efekty są. Praca z Khan Academy jest bardzo indywidualna, kiedy dziecko samo pokonuje własne bariery, własne trudności, ale też jest dobrym narzędziem do pracy zespołowej, bo forma, w jakiej te ćwiczenia są ułożone dla poszczególnych uczniów, jest formą gry. Wobec tego uczniowie tam zbierają nagrody, punkty, awatary. Mogą ze sobą rywalizować w ilości tych punktów. Jak zaczęliśmy przygodę z Khanem, to z Mateuszem zaczęliśmy właśnie taką rywalizację, że tutaj ja zawsze tam samym chciałam dogonić Mateusza, jakbyś też tak, że tak powiem, na jego poziomie. Khan daje mi możliwość rekomendowania, polecania jakichś zagadnień, tematów, to natychmiast wyświetla się u ucznia i wtedy o dziwo to działa. No, działa ta technika elektroniczna, komunikacyjna lepiej niż kredyt.